Okej. Więc jesteśmy póki co czwarci. Póki co, ale to się może w każdej chwili zmienić. Nie powiem, że nie. Wydaje mi się, że ten wyścig jest nieco trudniejszy od tego pierwszego wyścigu hoverboardowego, kiedy wiecie, tam trzeba było ze Skidem McMarksem się zmierzyć, albo tam z tymi. Już nie pamiętam tak szczerze. Ale pamiętam, że to było też w reboocie, ponieważ pamiętam te bramki, które przed chwilą były, jak sami zresztą zauważyliście je. I żeby je odblokować, to trzeba jakby, wiecie, no... Trzeba przez te wszystkie punkty tam przejechać. Ale podoba mi się taka inicjatywa. Fajne jest to, że dodali to też do rebootu. Teraz przelećmy przez to, tak? Tak. Kurde, nie udało się. A może gdyby tak... Zróbmy to jeszcze raz, ale teraz ja się na tym skupię i serio, dojdziemy do momentu, kiedy dojdziemy do trzeciego okrążenia. Więc do tego momentu wam edytuję, bo już to widzieliście przed chwilą. Okej, odblokowaliśmy sobie teraz tutaj ten skrócik. I gra przez chwilę nie ogarnęła, że to jest skrót i chciała przez chwilę mi powiedzieć, że źle jadę. Mówicie, wrong way. Tak, no, fajne jest to. Fajny wyścig. Pomimo, że go powtarzam i lamię w nim czasami jak cholera, to jednak mogę powiedzieć śmiało z ręką na sercu, że fajny wyścig to jest. Może mi się uda za niedługo być pierwszym, kto wie. Nie wykluczam takiej opcji. I właśnie kiedy za bardzo zachwalasz to, jak ci dobrze idzie, to potem właśnie lamisz, więc elo. Was terrific. Now I just needed to say a few words about our hot new boards. Huh? Now? Of course. Just look into that camera right over there and say what comes naturally. Rolling! Hi. This is Ratchet for, Gadgetron Hoverboards. And if you, Yo, dudes. For the freshest boards in the galaxy, check out the new XZ88 from Gadgetron. It's so hot, it's cool. I think I got the wrong guy. That was... something. Hey, I was thinking, do I get a discount on gadgets now? You have to be with the company for 2 years before the employee discount kicks in. I can, however, let you have this. The Gadgetron HoloGuise is the perfect infiltration device for all our non-robot customers. Simply equip the device and press the circle button. You will instantly be disguised as a SentryBot, preventing detection by all SentryBot security systems. Press the circle button again to wave at fellow SentryBots, who will then deactivate force fields for you. Caution, use of any weapon while disguised will deactivate the HoloGuise. LOL, ponieważ Ratchet się spytał, czy dostaniemy przecenę na cokolwiek, wiecie, za to, że wygraliśmy ten wyścig cały hoverboardowy, to ten ziomuś odpowiedział, że tak, ale dopiero po 2 latach. Serio? No ale dobra, dostaliśmy HoloGuise, czyli jak widzicie, możemy zmieniać się teraz w tego. Możemy zmieniać się w takiego robocika i inne roboty nas nie będą w ogóle mogły zauważyć. Tak. Bo nie będzie czegoś takiego, że nas zauważą. I teraz się zastanawiam, co możemy tutaj jeszcze zrobić, bo wydaje mi się, że to by było wszystko, ale nie chcę zapeszać.
że tak powiem. Więc najpierw sprawdźmy, czy aby na pewno mamy tutaj wszystko zrobione już. W dostatku było chyba tędy, no. Czyli wszystkie misje mamy zaliczone, więc teraz możemy wrócić na kwartu i tam ogarnąć jedną misję, ponieważ tam prawdopodobnie będzie infobot na nas czekał, który zabierze nas do przedostatniej planety w grze, czyli do floty Drake'a. Tak mi się przynajmniej wydaje, że musimy właśnie teraz tam polecieć, bo tam była jedyna sekcja, której nie zwiedziliśmy na kwartu. Więc jesteśmy na kwartu i to jest ta właśnie sekcja, tamta. Tylko teraz wiecie co? Ogarnijmy sobie tego. A, to o to chodzi, czyli musimy po prostu kółko przytrzymać, żeby on pomachał, tak? No to ciekawa sprawa. Ale żeś się dał nabrać, frajerze jeden. Hologums mi się bardzo podoba. Ej, ej, halo, halo. Ja pierdziczę, Hologums mi się naprawdę, serio podoba. Ale można tych robotów trollować teraz na wszelkie różne sposoby. Dobra, czekamy sobie teraz na to, żeby ten robocik się łaskawie odwrócił. Dokładnie tak. Patrzcie, jak porobiony. Widzicie, roboty, wy to jednak frajerzy jesteście. I to skończeni frajerzy. Tak tylko nadmienię, napomknę. No serio, od początku? Kurde, dlaczego tu checkpointa nie ma? Halo? Widzicie, w sumie można też i tak zrobić. Po prostu ich po cichu wykończyć, no bo po co mamy się tutaj ten triggerować niepotrzebnie, skoro te roboty i tak mają swoje dwucyfrowe IQ. A teraz niestety najgorsza sekcja nas czeka, czyli między innymi właśnie takie skradanie się. Ja nienawidzę czegoś takiego, a właśnie takiego czegoś w grach nie lubię, bo to są takie monotonne sekcje, że to jest szok. I trzeba naprawdę tutaj tak bardzo czasowo grać. Na przykład tutaj, nie? Musicie bardzo czekać, ponieważ jeden fałszywy ruch i na przykład tak jak teraz bym prawie oberwał. Patrzcie, tutaj jest tylko trzech robotów, robocików. A gdyby tak zaskoczyć ich? Na przykład... Tak? Dobra, to było głupie. To było głupie.
No a tak też mogłem ich wykończyć w sumie i nie włączyliby alarmu. No ale trzeba czasami trochę pokombinować. Wow, co tam było? Może oni nam coś odblokują teraz? Halo? Halo, macham do was! Halo? Halo? Nie widzą mnie. Okej. To załatwimy to tak, skoro mnie nie widzicie. I w taki oto sposób uniknąłem jakiejkolwiek afery i dramy. Uczcie się ode mnie, moi drodzy. Dobra, pal gumę, robociku. Kiedy będzie koniec tej sekcji, tak szczerze? Bo trochę się niecierpliwie, nie powiem, że nie. Może przejdźmy sobie teraz na początku tutaj i wtedy go skopiemy, w sensie skopiemy mu zadek. Bo się za bardzo obok tego przełącznika kręci. O właśnie, coś takiego. That should do it. Mom? Brother. I tried, Mom. I know. Hey, look! A sister! My fellow Blog, our synthetic world is now fully functional and ready for habitation. However, there is one small obstacle in our way. This pathetic lump of a planet. Due to some blunder of fate, it happens to occupy the galaxy's most perfect orbit. But no more! Behold, the Deplanetizer! The most powerful laser ever created! Soon, we'll move the Deplanetizer into place just above the planet's surface. I will, of course, be on hand to press the button that will blow this mudball to smithereens. No one will even miss it. See you then! Ratchet, are you all right? He is going to pay! Excuse me? It shouldn't have taken me this long to see it! Drek is going to find out what happens when you mess with my home! What are you smiling at? This is the Ratchet I always knew was there. Okay, if we're gonna do this, we need to get onto Drek's ship. Then we can find out where he set up that laser! I will try to make you proud, Mom. Ha 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 ha!
Ta wkurzona mina Ratcheta mnie po prostu rozbroiła. Ale dobra, koniec końców. Jak widzicie po cutscence, okazuje się, że syntetyczna planeta została ukończona i teraz szok i niedowierzanie. Drake chce zniszczyć Veldin, czyli domową planetę Ratcheta. Kto by się z was tego spodziewał? I chce do tego wykorzystać Deplanetizer. Więc no, Ratchet, masz teraz powód do wściekłości. I teraz mogę już z wielką dumą powiedzieć, że zaczynamy wielki finał gry. Więc możemy się teraz udać na Drake Flat Veldin Orbit, czyli na planetę między innymi, na orbitę Drake'a, o, albo na flotę Drake'a. Witam was bardzo serdecznie na Drake Flat, czyli innymi słowy Flata Drake'a. Droka. To niezły drog. Nowy antagonista serii, proszę państwa. I trochę se podładujemy ammo, tak sądzę. Zapomniałem, moi drodzy, że jest jeszcze tutaj podwodna sekcja, do której się właśnie w tym momencie dostaniemy. Zobaczymy, co tutaj ciekawego jest. Zobaczmy zatem, co my tutaj mamy ciekawego. O nie, znowu czasówka. Znaczy wiem, że za późno trochę zareagowałem, no ale teraz tak zwróciłem uwagę, że mi czas leci. Więc no nieciekawa sprawa. Wręcz bym mógł powiedzieć, że bardzo nieciekawa. No ale zobaczymy. Najgorzej, nie udało mi się. Więc raz jeszcze. Raz jeszcze, kurde, próbujemy. Do skutku. Aż się uda. Już nam niedużo zostało. Jest. Codebot. Szczerze nie wiem o co chodzi z codebotem, ale mamy go, proszę państwa. To chyba dobrze, co nie? Skoro wzięliśmy to, co powinniśmy wziąć. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić. Ale już 2 godziny nagrywamy. Więc z tego mówię, prawdopodobnie to już będzie ostatnia sesja.
Myślę, że nie ma co tutaj dłużej ciągnąć Ratcheta i Clanka i lepiej skończyć serię.